kilka słów do pani i pytanie. So you may say some words and then should we pour some water or just leave it in the bottle? Yeah, what do you say? Should we put some water in or just leave it in the bottle? Whatever you want. Whatever you want. Yeah, 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 it's moderate. Okay, perfect. Nice job. Okay, like to say a few words? And yeah, he said that. Yeah, if you want, you can say a couple words and then they ask you questions. Perfect. Just play for me. A nie wiem, czy ja muszę tłumaczyć w ogóle, czy... No, może. Yes. I just want to say what an honor it is to be here in Mielec. Ja chciałam powiedzieć, jak dla mnie jest to wielki zaszczyt, że mogę być Mielcą. I have been hearing so much about this region. Dużo słyszałam o tym regionie. W Ameryce. And how vibrant it is, from the infrastructure to the plane industry. And this is, I know. Oops, I'll wait. Aha. Czyli no to co, ja mam mówić do... No czy nie? Mam mówić, tak? No to mówię. Okay, do you want to start again? Yeah, no, just last question. Okay, last sentence. Yeah. Just to say that even from all the way in America, we heard so much about how special this region is. That's what I said already. Yeah. So, także w Ameryce słyszałam, jak ten region jest specjalny tutaj, wyjątkowy. And the major contributions, especially in aviation. I jakie tu są główne działy przemysłu, tak jak lotnictwo tutaj się rozwija. And how some of the greatest aviation experts, not just for Poland, but for the world, have come out of here. Słyszałem, że macie tu najlepszych ekspertów lotnictwa, nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. And for me it's such an honor to be greeted. I dla mnie jest wielkim zaszczytem, że jestem tu przyjmowana przez starostę. Yes, and so many others, and this is just a truly special and personal visit. Dla mnie jest to bardzo specjalna i osobista, osobiście jestem zaangażowana w osobista wizyta. And my father, as you know, was in the uprising. Jak wiecie, był w Powstaniu Warszawskim. And he had not been back to Poland since nie wrócił he was held do a gunpoint in 1944. Od 1944 roku, kiedy tutaj uczestniczył w Powstaniu. And we came back almost 65 years later. Wróciliśmy razem z nim, przyjechałem do Polski 65 lat później. And I remember he had tears in his eyes to see the industry in Poland. Pamiętam jego łzy w jego oczach, kiedy zobaczył Polskę po takim czasie. And said Poland was worth fighting for. I powiedział tak, że Polska była warta, żeby za nią walczyć. He was so impressed at the industry in Poland, and I know my father today is smiling from above. Był zaskoczony, jak się rozwinęło, jak przemysł się rozwinął, i widziałem uśmiech w jego oczach. And to be here in the heart of industry with such growth and so many great stories with such great leaders. Także dla mnie jest to wielkim jeszcze raz honorem, zaszczytem, że jestem w centrum tutaj takiego przemysłowego regionu Polski. Z takimi przywódcami wielkimi jak pan, tak? It makes this visit today so special. I dlatego jest to taka dla mnie specjalna, osobista wizyta. Ja powiem tylko dwa słowa, że starosta zaprosił panią Ulitę na kolejną rewizytę i myślę, że ta współpraca między powiatem mieleckim a Stanami Zjednoczonymi poszerzy się i myślę, że dojdzie do tej współpracy powiat mielecki, jak i region ze Stanów Zjednoczonych. To też proszę. He said about that he invited you again to visit our city and he's hoping that you're going to develop the partnership and you're going to find a sister city in the US. Yeah, tell him I will absolutely do that. Pomoże w tym, powiedziała, na pewno w tym pomogę. Yes, znaleźć siostrzane miasto. Absolutely. It was really magnificent to take a look at some of the images of those products that have been actually created. Było niesamowite, jak oglądaliśmy te zdjęcia tych produktów, które Grzesiu pokazywał w samochodzie, jak jechaliśmy. Tych produktów, które są tu robione. To take a look at the industry and realizing that the innovation, like the Wright brothers, panu Tomaczkowi się to kojarzyło z duchem St. Louis, miasta amerykańskiego. When Charles Lindbergh flew around the world. Charles Lindbergh. Okay, he flew from the United States to Europe. The power of that innovation and creativity is something incredibly precious. Yes. Bezcennym jest ta kreatywność, innowacyjność. To jest to, co właśnie go pana Tomaczka, co go tutaj ujęło. What's really amazing too is my uncle was an Air Force pilot.
co jest naprawdę ciekawe tutaj, mój wujek był pilotem wojskowym. And he flew these Jolly Greens all during Vietnam. Aircraft which are very, very critical to capture and help our warfighters that were injured in battle. I on latał w Wietnamie. To było bardzo, bardzo trudne. Trzeba było uważać, żeby nie zostać złapanym. I no, w walce to było takie no, traumatyczne przeżycie. He helped design the refueling and air system for the helicopters. On pomógł zaprojektować system tankowania w powietrzu dla helikopterów. Jego wujek. So it's great to know that this area here is helping those lives of people, Polish Army, Americans. Jest dla niego, dlatego on to tak docenia, że jest w tym regionie, cieszy się, że jest w tym regionie, gdzie tutaj właśnie są ludzie tacy, którzy rozwijają te technologie, Polacy i Amerykanie. And the innovations that are created here will touch lives far beyond this room, far beyond this area, far beyond this country. I że te innowacje, ta technologia tutaj wychodzą daleko poza ten region, daleko poza kraj. And touching lives that are very precious to all of us who love freedom and love our families and those who are working tirelessly to protect those freedoms that we love. Poland is that country, America too. Together they are vibrant spirit. I to, że Polska strzeże i pielęgnuje, on jest z tego dumny, że strzeżemy tej wolności, że tu mieszkają ci ludzie, którzy o tą wolność walczą i takim samym krajem jest Ameryka i jego to cieszy, że my mamy właśnie te punkty zbieżne. And I think that this region, to your point, exemplifies sort of as the highlight, if you will, of to highlight the US-Polish relationship. This is the perfect place to be able to show how important that relationship truly is, and I think with the new president that we have too, it will get even stronger. Dlatego właśnie, żeby dokończyć tą myśl pana Tomaszka, pani Rita mówi, że dla niej właśnie jest to, widzi, że ten region byłby właśnie bardzo fajny, żeby połączyć tę amerykańsko-polską współpracę i ona nowemu prezydentowi też może taką rzecz zasugerować. Czy w takim razie rzeczywiście widzi pani realne szanse na współpracę, jeszcze większą współpracę między Polską a Stanami Zjednoczonymi po wyborach nowego prezydenta? Po wyborach amerykańskich, pani tak. Mówi po zaprzysiężeniu. Tak. So do you see any really the bigger cooperation between America and Poland after this election? Do you see the more chances and yes, opportunities? Absolutely, yes. Na pewno tak. And I think because we have now elected someone who really will change the system. Wybraliśmy, pani rozumie, wybraliśmy kogoś, kto naprawdę powinien zmienić ten system zupełnie. I probably got about 3 hours sleep for the last year and a half. Przez ostatni rok spałam codziennie po 3 godziny, przez półtorej roku. On top of host, I am political editor. Obsługiwałam wybory been a busy time in America. Od prawyborów, także od samego początku. But I see, because Donald Trump is a businessman. Wiem, bo znam Donalda Trumpa i wiem, że jest biznesmenem. And I have known him personally about 20 years. Znam go osobiście od 20 lat prywatnie. And his family. Jego rodzinę. That I think he will be very especially interested in this region because of the ties to aviation, industry, infrastructure. I wiem, że on będzie szczególnie zainteresowany tym regionem ze względu właśnie na lotnictwo, na infrastrukturę. And I also know that he has tremendous respect for the Polish people. I wiem, że ma ogromny szacunek dla Polaków. I have sort of considered it my personal mission because of my father. I ja to też traktuję jako moją osobistą misję ze względu na mojego ojca. To share the incredible history of Poland with as many people as I can, and I have spoken to Donald Trump many times, both of us have, about the courage of the Polish people, so he's well aware, I think there's a strong bond. I dlatego moją, jak kontynuując to, to moją misją jest to, żeby podzielić się z jak największą ilością ludzi historią, przekazać historię Polski, ich odwagę Polaków, ze względu właśnie na mojego ojca. I również rozmawiałem z Donaldem Trumpem wielokrotnie, razem żeśmy rozmawiali, o tych historiach prywatnie, w cztery oczy. Także on zna to z moich ust. And I think this is an exciting time for US-Polish relationships.
And especially this area. I so, uważam, yes. że to jest właśnie będzie bardzo fajny czas dla kontaktów polsko-amerykańskich, a szczególnie dla tego tutaj regionu. Przeżyliśmy już wielu prezydentów amerykańskich, teraz mamy kolejnego. Pewnie wiele zacnych gości było, siedziało jako osoby, które pani robiła wywiady. Czy zapytała pani kiedyś tych mądrych głów, czy jest szansa, żeby, skoro Amerykanie tak uwielbiają Polskę, czy musimy dalej jeździć do Ameryki z wizami? Czy pani ma jakiś pomysł, żeby Trumpowi odpowiedzieć? A ja od razu zaraz podam ten, to wiem już, ale znam odpowiedź, no to dobrze, ale tam. Ale nie, to ale do końca pytam dlatego, że moja babcia urodziła się w Pensylwanii i ja chciałem pojechać i mi konsul powiedział, że mam słabe korzenie z Polską. Niestety nie udało mi się. He's asking that słabe korzenie z Polską mam. Ze słabe korzenie z Polską? Za słabe mam korzenie z Polską. A że boi się, że pan nie wróci. Że nie wrócę, tak. Okay, he's asking that we survived so many presidents, American presidents. If you say that there is opportunity, so do you think that this president may cancel the visas for Polish people, because his grandmother was born in Pennsylvania, and last time he was in the consulate in Krakow, he asked for a visa, and the consul told him that he's got a 2-week roots with Poland, and he meant that he's afraid that he's going to stay in the U.S. He's not going to come back, because he wanted to visit the homeland of his grandmother. Which is Pennsylvania. So what do you think, his question was, do you think that this president, the next president, is going to cancel visas for Poland, for Polish people? No, I don't think so. I think he has our impression very much, and I can speak from knowing him for a long time, that he has, I think, tremendous respect for people who will come legally to visit. And do it appropriately. Znam go od dłuższego czasu i znam jego opinię na ten temat. On wie, że on ma duży respekt dla ludzi, którzy przyjeżdżają legalnie do Stanów. Yeah, and I think he actually may be more open to the countries, because I know the visa issue is something that always surprised me, was even a problem because of the great relationship. I've always thought it should be fixed. No, ona uważa, że to powinno coś być z tym zrobione. Wierzy, że on będzie bardziej otwarty w tym temacie. Dla niej to zawsze było zaskoczenie. Myśmy już tu i pierwsza jej wizyta w Polsce i zawsze o tym rozmawiamy i ona lobbuje też w parlamencie na ten temat. Także dla niej to jest, że ona wie, że to trzeba naprawić. And he's expressed concern certainly about, you know, Syria and countries like that, but I've never heard him express concern about Poland. Mówi, że wiesz o tym, że zawsze kwestionuje takie kraje jak Syria na przykład, ale nigdy nie kwestionował takiego kraju jak Polska, żeby otworzyć te bramy szerzej. So sort of despite his very sort of hard line on refugees and some issues on immigration. Także on stawia grubą kreskę, jeśli chodzi o imigrantów, o tych nie wysiedlonych refugees, to jest ci uciekinierzy z tych krajów, jak się tłumaczy po polsku. Missing Polish words. Uchodźcy, tak, uchodźcy. I think he'll take a even more clear line to support the countries that are good countries and good allies. Tak, może pójść w tą stronę, że właśnie odpuścić takim krajom jak Polska, czyli otworzyć to, złagodzić. Kosztem tego, że właśnie z tych krajów bardziej niebezpiecznych, że będzie tam blokada. And I promise that at some point soon we will talk with him about the visa. Obiecuję, że w najbliższym czasie na pewno o tym z nim porozmawiam. I bet he is maybe not even aware. He may or may not be aware of the visa issue. Right. Because when I mentioned it to others in Congress and they were not aware. Mówi, że część ludzi także nie wie, czy on dokładnie zna na ten problem właśnie wizowy, bo ona jak wcześniej w kongresie rozmawiała z wieloma ludźmi, to oni byli świadomi. No, I promise to be a loud voice and I think obiecuję, że będę głośnym głosem w tej sprawie. Jak tylko będę mieć okazję, żeby otworzyć drzwi Polsce szerzej, tak? We will definitely be a loud voice in this administration. Yes, będziemy na pewno. Donald surrounds himself with only the very, very best at every turn. And a lot of this area. Donald Trump otacza się tylko najlepszymi ludźmi.
And people who appreciate allies and patriots. I ludzie, którzy doceniają sojusze i patriotyzm. Yes. And his family, the leaders militarily and so, they understand the defined strength and resonance of Poland. I jego rodzina też docenia ten opór i to, co znaczy ten nasz patriotyzm i siłę Polski. For instance, General Flynn, who's been working very close with Donald, when our armed forces, National Security Advisor, right now, right? Yeah, the last few hours. General Flynn is the National Security Advisor currently with Donald. Now, just General Flynn, który jest już mianowany oficjalnie, będzie nominowany przez Donalda Trumpa, doradca do spraw bezpieczeństwa. Few hours ago. And he understands the defined strength of Poland's military and American military. He understands that. On rozumie bardzo dobrze tą kwestię sojuszu tutaj i zbliżenie między Polską a Ameryką w kwestii militarnej tutaj, w kwestii wojskowej. So that combined with the innovation of this country, it will be very, very meaningful to a Trump administration. I powiązanie to z, tak, okej. Okay. Powiązanie to z tą innowacyjnością tutaj w regionie może być tu bardzo ważne dla, no, istotne dla tego kraju i na pewno będzie istotne dla przyszłego prezydenta. And so I believe that you'll find a next president of our country, someone who will appreciate the history and the courage of the Polish people. Przyszły prezydent na pewno doceni historię i odwagę Polaków. And someone also who will admire the innovation and the hard work. Ktoś, kto doceni innowacje i ciężką pracę tutaj lokalnych przywódców. And it certainly won't be boring. I na pewno nie będzie znudzony. We have to finish. Jeszcze mamy jedno ostatnie, nie wiem, chyba ostatnie pytanie. Możemy spieszyć się. Tak, dobrze. Chodzi jeszcze mi o taki jeden wątek mielecki. Do Mielca co jakiś czas przyjeżdża z Ameryki naukowiec, nauczyciel akademicki, który się nazywa David Oust. No i teraz pytanie, czy Państwo znają taką postać, czy słyszeli o niej? Zwłaszcza, że on napisał książkę, między innymi o Solidarności, o tym, jak wyglądał ustrój Polski jeszcze za czasów komunistycznych. Czy znają postać taką? American scientist, his name is David Oust. He's coming very often to Mielec. He wrote she's asking if you know him. I've heard the name. Yes. Because he wrote the book about o Solidarności też, czy? Tak, ale przede wszystkim o WSK Mieleckim pisał o książki. O naszym. Nie słyszałem, co pani mówiła o Mieleckim? WSK. A WSK. Okay. He written a book about WSK, which was a company during the communist times. Okay. Here, WSK Mielec produkowało. No, tak, lotnictwo, tak, tak, tak. Później się to przemianowało na PZL. National during the communist times. He wrote a book about it, about those times, you know. I've definitely heard the name. Obiło mi się o uszy. Absolutely. No, familiar. And I've heard the name and I've heard the books. I have not read it, but I'm familiar with it. Czytałem książki, ale obiło mi się o uszy to nazwisko. Dobrze. Szanowni Państwo, bo w tej chwili musimy się przemieścić na Zakład Lotniczy, czekają na nas. Także jeszcze raz bardzo serdecznie się podziękować chciałem w imieniu własnym i całego zarządu, że mogliśmy tak zacnie gościć tutaj na naszej pięknej ziemi mieleckiej i myślę, że to jak powiedziałem wcześniej, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, a kolejne spotkania będą i już dziś serdecznie zapraszam w imieniu własnym. So we are very in hurry, we have to go to the aviation company right now, so I want to thank